Sewilla, dzień czwarty. Idziemy na Plac Hiszpański zobaczyć go jeszcze raz w pełnej okazałości, ponieważ jest piękna, cudowna pogoda. Pogoda lekka jesień, bo spadają liście z drzew, ale jest pięknie. Za mną, jak zwykle, Hiszpanie na placu piją piwko, kawkę i jedzą tapas. Tapas. Za mną, jak widzicie, są pomarańcze. One są wszędzie. Mandarynki, pomarańcze rosną na ulicy wszystkich miast w Hiszpanii. Te wszystkie mandarynki i pomarańcze są państwowe. One zbierane są przez urząd miasta i z nich się robi dżemy i... kosmetyki, ponieważ one są gorzkie i niedobre. To są tylko takie dekoracyjne pomarańcze, które mają być dekoracją w mieście, więc z nich się nie robi soków, z nich się robi kosmetyki. Na więcej, ale zarazem wiem, że nie mogę. Przepyszne. Jesteśmy teraz na środku Placu Hiszpańskiego, więc pokażę wam, jak on wygląda. Tam jest główna brama, tutaj jest jedna wieża, tu stoi Kasia i Monika, tu jest druga wieża. Piękna i cudowna, i to wszystko zostało wybudowane tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że oni są bogaci i piękni. Na wystawę Expo, Iberia Expo, która się odbyła tutaj w... Monia, w którym się odbyła ta Iberia Expo? 1929, jak Moni mówi Monia. Kasia kiwa głową, się zgadza. Wybudowali to tylko po to, żeby pokazać, co jest piękni i wspaniali. To był pawilon hiszpański, główny. Tak, brawo, Gablet. Jej, wreszcie coś wiem. Wreszcie wam powiedziałem jakąś ciekawą ciekawostkę. To jest potwierdzone. Turbo ciepło, jest naprawdę turbo ciepło. Czujesz tą gorąco, moc słońca? Gorąco. Mocno grzeje słońce. Dawno nie. No, w Chorwacji chyba ostatni raz czułem na sobie takie mocne słońce. 8 grudnia, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, dobranoc. Idę się opalać. No, tylko że on się tam ciągnie dalej, to jest taki malutki kawałek. No, ale są jakieś palmy, które mają po kilkaset lat, są fikusy, które są mniej więcej. Mogą być spokojnie z XIX wieku. Kolonizatorzy, którzy wyjeżdżali dokolonizować różne kraje, Amerykę, Afrykę i wszystko, co po drodze spotkali, przywozili ze sobą przyprawy, złoto, biżuterię, wiadomo co tam nakradli, plus przywozili ze sobą też sadzonki roślin. A co to jest? No tutaj są książki, ogólnie to jest pomnik Beckera, takiego poety hiszpańskiego, romantycznego. I tutaj jest taka półeczka, można zostawić książki, przeczytać sobie, później im oddać, albo na przykład wziąć sobie tą książkę, zwrócić inną. A Falak? No, o, jest papież Polak. Tu jest właśnie pomnik zranionej miłości. Jak zobaczycie sobie na te wszystkie panie, to jest ta sama dziewczyna, tylko że po prawej stronie jest zakochana, ma taką szczęśliwą twarz. Tu? Tak, zakochana. Tu jest zakochana, no, taka jest nieśmiała. Tutaj jest po prostu szalała z miłości i szczęśliwa.
tutaj jest smutna, no bo już widocznie coś tam tłamsił ją. Tak, dokładnie. I widzicie, że symboliczny jest ten Eros, który nad nią stoi z łukiem strzał. Tutaj jest właśnie ten poeta Becker, a po drugiej stronie tego poety jest ten Eros, który symbolizuje właśnie miłość, przebity strzałą, ale jak zobaczycie, to on ma ciało kobiety, bo to jest tak jakby ta dziewczyna, która umarła z miłości, nie? No, to jest taki typowy obrazek romantycznej miłości. Coś chcę, ja chcę zjeść to coś. Czarne? Czarne, z białym kremem? Wypełnione białym kremem. To jest ciuro. Jakieś inne ciuro. Nazywa się rejeno, czyli nadziany. Aha. No. Ciuro rejeno, czy samo rejeno? Rejeno po prostu. Rejeno to jest nadzienie albo nadziany. A pisze się lereno. A dwa L w Hiszpanii się czyta gi. A to tylko jest Lloret del Mar. Albo Sevilla. Sevilla. Tortilla. Kwiatuszek taki. Mega słodkie. Doskonałe. Ale to nie jest taki typowy budyń. Gęstsze. O Jezu, strasznie słodkie. Słuchajcie, idziemy na spontanie. Postanowiliśmy sobie zrobić tatuaże. Korzystając z okazji, jesteśmy w Hiszpanii. I to jest tak, że ja kiedyś dawno, dawno temu, jak chodziłem na siłownię w Londynie, to poznałem takiego Hiszpana, który dobrze tatuował. I tak sobie pomyślałem, kiedyś jak będę w Hiszpanii, to zrobię tatuaż, bo oni tu dobrze tatuują. Marii robi super tatuaże, jest super tatuatorką przepiękną, więc postanowiłem zrobić sobie nasz logo. Widzicie to? Tak będzie wyglądać za chwileczkę moja noga. Ale ja chcę większy. A Kaśka będzie miała taki sam. Taki sam. Dobra, ale idziemy. Większy trochę. Chodź. No ty chcesz taki size? Halo? Tak, jak taki chcę, no. Ty chcesz większy? No, ciut większy może. Wiesz, Łukasz no? Będzie golił nogę. No. Marek się zgoli! Nie, on powiedział, żebym się sam zgolił. A tak? Jak się to mądrze, jak się to goli? No, tak jak ten, na mocz, mydło. Ej, czekaj, tu dam ci piankę! Albo na mydle. No, of course, please, hello. Golonko. Golonko. Kasia, gdzie to będzie? Tutaj, nie? No nie, nie, nie wiem, niżej batro. Jeszcze chcę, żeby było przykręcone przez... Te, może tu. Tu nie. No ogól se całe i gdzie ci zrobi, tam ci zrobi. To jest pierwszy etap robienia tatuażu, trzeba najpierw sobie ogolić. Najczęściej to tatuatorzy też robią. Na świeżo, na tym. A że otatujemy się w domu, to też jest jak jest. Dobra. A może ja sobie wytatuję z tyłu? Tak. Ja sobie zrobię z tyłu nogi. Tutaj i zobacz, czy chcesz. Bardziej na dole, bardziej na górze, po środku, w lewo, w prawo, czy jest dobrze? Jest dobrze chyba, nie? To nie jest nasz pierwszy tatuaż, jak wiecie, większość z was wie. Każdy z nas, czy ja i Kasia, mamy tatuaże. I może nawet przy okazji pokażemy wam te tatuaże. Możesz od razu pokazać mój tutaj, albo nie, później. Are you ready? Mhm. No. Jak bardzo ci nie bolało lub nie bolało, nie możesz się ruszać pod żadnym pozorem, zaklinę cię na marcoboską makarenę. Por favor. Okej? Okay? Podróżowanie przez pas. Jak? Jak już nie będziesz wytrzymywał, to krzycz to. Boli? To jest takie dziwne uczucie, takie nie to szczypanie, tak jakby dziwne. Mam no kuję, no kuję. Po prostu kuję teraz. A nie jest to jakieś takie bardzo bolące. Ładnie. Już masz ramki. Nie, nie, teraz ci pogrubia kreskę. Ona tak chyba mówiła, że nie ma tej grubej igły i musiała dużo poprawiać, żeby ta kreska wyszła gruba. Finish. Gracias. Señora. Gracias. Hasta luego.
Cię, taki mam tatuaż. Piękny. Podróżowanie przez VAU. Najlepiej super. Jakbyście kupili sobie wazelinę kosmetyczną. Defender. Jak myślisz, że to z tyłu czy z boku? Chyba z tyłu chyba. Nie wiem, ja mam z boku. Zrób jak Ty chcesz, to jest Twoja noga. Zabrał Ci skórę. Zanim się wycofujesz. Ola, jak tam boli? Troszeczkę. Faj. Teraz ona tam taką pijanką Super. Masaż. Por favor. Okay. Jak Kasia, na żywo? Super. Nie. A gdybyście się zastanawiali, jak nasze tatuaże wyglądają parę dni później, wyglądają one tak. Widać? Widzicie? Ładny? Ładnie? Komu się podoba? Łapka w górę. O, jak jadą. Odjechał.